Wznosy ramion w oparciu o ławkę. Ustawiam sobie ławkę mniej więcej w takim kącie, około 45 stopni. Mogę używać małych hantli lub talerzyków, jeśli chodzi o kobitki i na przykład albo o początkujących. I robię trzy litery. Literkę I, gdzie staram się na wyprostowanych łokciach, nadgarstkach stworzyć taką literkę I. Przytrzymać leciutko pauzę na górze, sekundę, dwie, może trzy. Później tworzę literkę V, gdzie już lekko ręce rozchodzą mi się na boki. I trzecią literkę T, która w rozpiętkach w opadzie tułowia na przykład się pojawia. I później wracam. T, V, Y. Takie kombo wykonuję małymi hantlami, dużą liczbą powtórzeń. Dbam o to, by w trakcie wykonania każdej litery nie być na wypuszczonej łopatce, tylko chcę mieć długą szyję, ładnie ściągniętą łopatkę, zachowane ruchy, które mi przyciągają tą łopatkę do kręgosłupa. Uczę się wprowadzać, uczę się ślizgu tej łopatki po żebrach.